Elo, elo! Z tej strony Kobieta Brady, a dzisiaj sobie ponownie zagramy w waszą ulubioną grę przeglądarkową, czyli Shakes and Fidget. Witam wszystkich serdecznie, w link do gry znajduje się w opisie, a dzisiaj kolejny emocjonujący odcinek, gdzie poznamy kolejne ogromne tajemnice tej gierki. To tak, oczywiście zanim zaczniemy odcineczek, na początku zobaczymy, co się dzieje na czacie gildii. Jak wiadomo, dzieje się dużo i widzimy, że ostatnio bardzo dużo osób ukończyło różne poziomy, czy to jakieś kopalni, czy to osiągnęło jakiś poziom. Tak czy siak, nieważne, napiszmy elo elo, nagrywam odcineczek i pozdrawiam wszystkich. I dzisiaj, skoro już napisałem na czacie gildii, wejdźmy do gildii i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Gdyż jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, tak mi się wydaje, że w poprzednim odcinku wspominałem o tym, że będzie selekcja. I taka selekcja też została przeprowadzona. Jak widzicie, wszyscy członkowie gildii mają level ponad 40. W poprzednim odcinku mówiłem coś takiego, że był jakby ograniczony czas do zdobycia tego levelu 40 i osoby, które nie dadzą rady, zostaną wywalone i po prostu została przeprowadzona selekcja. I faktycznie są teraz nowe osoby w gildii, więc wszystkich bardzo cieplutko tutaj witam. Tutaj możecie zobaczyć między innymi osoby, które doszły. Doszło bardzo dużo osób. Generalnie selekcja była dosyć spora. Więc tutaj wszystkich miło witam. Mam nadzieję, że będzie wam się dobrze w tej gildii żyło. I mam nadzieję, że będziecie się rozwijać, bo oto na tym bardzo mi zależy, ponieważ w tym przypadku naprawdę zależy mi na tym, żeby gildia rozwijała się na najwyższym poziomie i mam nadzieję, że się uda. I oczywiście mamy tutaj wyprawę, więc idziemy na wyprawę, żeby nie tracić czasu. Sami zobaczcie, jak wygląda teraz nasz skarbiec i trener. Wygląda genialnie, jest 74%, to jest 76%, po prostu lepiej być nie mogło. Dobra. Ktoś się odezwał, Kasia Słomka się odezwała, Kryptonim się odezwał i Freespot też się odezwał. Ja ich też serdecznie pozdrawiam. Oprócz tego oczywiście możemy pójść do portalu, tutaj już, bo mam 99 level, ja już dzisiaj poszedłem. I oprócz tego, że możemy pójść do tego portalu, bardzo ważna rzecz, po wielu latach w końcu udało mi się odblokować, bo gdyż, jak sami widzicie, mam już setny level, udało mi się odblokować publiczną toaletę Krzysia, która nie jest Krzysia. Tam, ej, czemu to nie jest spuszczone, co za gałgaństwo? No, tak lepiej. Generalnie tak, tak jak zresztą widzicie, została odblokowana toaleta. Klucz do toalety znalazłem w jednej z misji w karczmie i teraz tą toaletę odblokowałem i tutaj mogę wrzucać jakieś tam konkretne rzeczy. I teraz może przenieśmy się na taką stronkę na forum i teraz w takim mega skrócie powiem, o co chodzi z publiczną toaletą. Generalnie publiczna toaleta służy do tego, żeby zmieniać jakby właściwości danego przedmiotu. Nie wiem do końca, nie wiem na 100%, tutaj możecie przeczytać, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale generalnie bardzo często ten przedmiot zmienia klasę postaci, czyli na przykład wrzucając przedmiot, który należy odgórnie do maga, wrzucając go do toalety, staje się na przykład artefaktem dla wojownika. Do czego to służy? Do tego, że za jakiś niedługi prawdopodobnie czas odblokujemy wieżę i odblokujemy naszych kolegów, których też będziemy mogli uzbrajać i to jest jeden z tych sposobów. Wrzucając cokolwiek do publicznej toalecie, napełniamy tak zwaną aurę. Aczkolwiek aura napełnia się zależnie od tego, jaki przedmiot wrzucimy. I zejdźmy tutaj troszeczkę niżej. Tutaj jest dokładnie rozpisane. Tutaj mamy krótką informację o tym, co daje nam toaleta. I o tym też z tego sobie akurat nie zdawałem sprawy, nie miałem o tym pojęcia, ale zobaczcie sobie, co tu jest napisane. Aury, tym lepsze przedmioty oferują nam sprzedawcy w zbrojowni i gabinecie magii. Nie miałem o tym najmniejszego pojęcia. I tak samo, od 19 poziomu aury włącznie, czyli o spustoszenie zbiornika podnoszącego aurę do poziomu 19, toaleta zawsze przyznaje nam w nagrodę artefakt, więc bardzo ważne jest, żeby rozwinąć toaletę na chociaż 19 poziom.
I okazuje się, że toaleta ma aż 66 poziomów aury. Byłem wręcz przekonany, że tych poziomów jest 20, nie wiem, wcześniej mi się tak wydawało, a okazuje się, że ich jest 66. I teraz, zależnie od tego, jaki przedmiot wrzucimy do toalety, to tak nam się zapełnia aura. Raz dziennie możemy wrzucić coś do toalety. Może być to artefakt, może być to klejność, jakiś zwykły przedmiot lub klucze lub mikstury uzupełniające. I ten pierwszy przedmiot, jaki rzucimy danego dnia, jest liczony do aury. Więc tutaj z tego, co widzicie, co jest tak co też jest napisane, najlepiej jest rzucać artefakty, gdyż uzupełniałem aż 50 punktów aury w kibelku. Tak się składa, że specjalnie z tego powodu też troszeczkę artefaktów chomikowałem i tych artefaktów mam dosyć dużo. Zrobiłem to po to, żeby teraz właśnie móc je sobie tak elegancko powrzucać. No sami widzicie, co nie jest to wygodne, co nie, mam po prostu te artefakty, teraz mogę sobie elegancko powrzucać. Swoją drogą tutaj coś fajnego, ten naszyjnik jest nawet fajny. No i mam na przykład tutaj przysłał taki artefakt, sami zobaczcie. Generalnie on nie jest wcale taki dobry, co nie ma, ma inteligencję, ale w sumie moja posiadana rzecz ma więcej wytrzymałości. Wydaje mi się, że generalnie jest gorszy. Poza tym nie ma miejsca na klejnot, oczywiście miejsce na klejnot moglibyśmy zrobić, ale nie ma takiego oparcia. Więc wrzucamy go do toalety i ten zbiornik tutaj, jak sami widzicie, 50, jakby 50 na 150 się zapełnił. Jeszcze dwa razy wrzucimy taki artefakt i będziemy mogli ponownie spuścić tą publiczną toaletę. Tutaj mamy dokładną rozpiskę, jak to wygląda. Coś mi tu nie pasuje, ponieważ mam drugi poziom aury, a tu 2 na 3 pokazuje, że 200, a w grze pokazuje, a nie, pokazuje mi, że 150, więc nie wiem, o co chodzi. W każdym razie tak wyglądają niby poziomy aury, ale nie wiem, ile w tym jest prawdy, ponieważ tutaj pokazuje mi, że potrzebuję tylko 150, poziom wypełnienia 50 na 150. Wygląda to, może to się coś zbugowało, tak czy siak codziennie będziemy wrzucać jeden artefakt po to, żeby ten poziom aury uzupełniać i ten kibelek po prostu, żeby zwrastał nam codziennie o ten jeden dodatkowy poziom. I co za to dostaliśmy? Dostaliśmy za to hełm, który jest dla zwiadowcy, aktualnie zwiadowców nie posiadamy tej całej naszej ekipki. O tym, jak pamiętacie z dawnych odcinków, była taka ekipa, która walczyła w wieży. Dlatego aktualnie, jako że też odblokowaliśmy kowala, nie wiem, to chyba wam pokazałem, po prostu to rozmontujemy. No i tak właśnie prezentuje się kibelek. Mam nadzieję, że nie było to takie masło maślane i w miarę zrozumieliście, jaki był przekaz. A teraz ten temat został zakończony, kibelek, tak jak wspominałem, będziemy cały czas rozwijać, będziemy codziennie wrzucać tam artefakt i będziemy się starać, by po prostu ta aura była jak na najwyższym poziomie. Dobra, koniec tematu kibelka, chodźmy sobie do karczmy, albo nie, do karczmy za chwilę, chodźmy sobie do twierdzy. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wyjaśniłem mniej więcej zasady, jakie działają w rozbudowie tutaj naszej twierdzy. Otóż okazało się, że nie warto rozwijać łuczników i nie warto rozwijać magów i tak też zacząłem robić i powiem wam, że faktycznie to działa. Zaraz wam wyjaśnię dlaczego, ale zanim to zrobimy, wybierzemy sobie coś, co by tutaj ulepszyć. I wydaje mi się, że ulepszymy chatę drwala, gdyż kamieniołom, jak i chata drwala wpływa na to, jak spostrzegają nas inni gracze, czyli jak bardzo jesteśmy atrakcyjni dla innych graczy. Czym wyższy level kamieniołomów i czym wyższy level chaty drwala, tym innym wydaje się, że więcej zyskają, tym inni nie, inaczej. Tym inni więcej zyskają atakując nam, a my stracimy w sumie tyle samo. To jest ten paradoks, o którym wspominałem wam w poprzednim odcinku. Dlatego ulepszyjmy sobie może chatę drwala, czemu by nie. I teraz, wykorzystując tych żołnierzy, których mam, spróbujmy kogoś zaatakować. Jak widzicie, atakując pierwszą lepszą osobę, no widzimy od razu, że no nie za ciekawa sprawa, co nie, 13 tysięcy, nie mogę go pokonać. Wchodzimy sobie w pocztę i wchodzimy w walki, co nie. I tutaj jest generalnie, no sami widzicie, że dużo osób mnie atakuje. No może nie tak dużo jak chciałbym, ale co jakiś czas ktoś mnie atakuje i możemy przeprowadzić właśnie kontratak. No i niestety ten to jest taki średni kontratak, nie podoba mi się. Chodźmy dalej zobaczyć, może tutaj będzie fajny kontratak. Ten też nie taki dobry kontratak, bo wymaga bardzo ode mnie dużo żołnierzy. Ten kontratak, no niestety tym razem ci ludzie, którzy mnie zaatakowali, są naprawdę bardzo uzbrojeni. No, może poza nim on jest taki w miarę atrakcyjny, więc go atakujemy. I przy okazji, wykorzystując to, że zaatakowaliśmy jakiegoś typa, naciskamy tutaj, zaatakuj, może zmienimy postać. O, akurat się ktoś lightowy trafił i go atakujemy.
I znowu się trafił ktoś taki lightowy. No i to jest miłe, co nie? Że się jeszcze trafiają takie osoby, ale po jakimś czasie trafia się ktoś, kto jest już uzbrojony i niestety nic z tym nie możemy zrobić. Ale wracając jeszcze do tych obrun i ataków twierdzy, zobaczcie sami obrony mojej twierdzy. Patrzcie, ile zyskała osoba. Zyskała naprawdę niewiele. W sensie my tyle niewiele straciliśmy, w ten sposób. Więc generalnie, nawet nie mając totalnie żadnej obrony, my z tej twierdzy tracimy tak mało, że to są tak małe ilości, że to głowa mała. Więc generalnie okazuje się, że fortyfikacji, wieży magów i gildy łuczników tak naprawdę na początku nie warto w ogóle rozwijać, tak samo jak kopalni klejnotów. Dobra, kwestia twierdzy została zakończona. Teraz przechodzimy do kwestii pupili, czyli jednej z najciekawszych teraz elementów, które się aktualnie się działo. Otóż, jak wygląda moja sprawa z pupilami? Jak widzicie, moje pupile się rozwijają i to na całkiem niezłym poziomie. I dzisiaj sobie na pewno troszeczkę powalczymy tymi pupilami i też spróbujemy zdobyć za pomocą pupili jakby kolejne poziomy pupili, co nie? Aczkolwiek, zanim zaczniemy cokolwiek działać, ważna rzecz. Zobaczcie, co tu jest napisane. Można go znaleźć w poniedziałkową noc w Czarnolesie. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest poniedziałek i to Blue Monday akurat, jeśli dla tych ciekawych, czyli najbardziej niby depresyjny dzień, aczkolwiek dla mnie nie wcale aż tak bardzo depresyjny, a wręcz bardzo dobry dzień. Tego można złapać wiosenną noc, niestety wiosny jeszcze nie mamy. Tego można znaleźć w letnie dni, więc generalnie nie ma się co spieszyć, bo do lata jeszcze kupa czasu. A tego można znaleźć w dzień w Górach Koronkowych. Tak się składa, że jest godzina 16:17, więc jest dzień. Ale tak samo w wodzie jest jeszcze, można go znaleźć w poniedziałek za dnia w trakcie trendowatych. I tak się składa, że jest dzień, czyli możemy znaleźć w trakcie trendowatych i w Górach Koronkowych aż dwa pupile. Więc teraz pójdziemy sobie tutaj i spróbujemy znaleźć pupile. I tak się składa, że jedna misja właśnie jest w Górach Koronkowych, więc idealnie 2,5 minuty. No dobra, ze względu na odcinek pominiemy. I voila! Mamy jajko odblokowane. Zobaczmy, jak to wygląda. Patrzcie, i kolejny ptaszek tutaj odblokowany. Aczkolwiek jeszcze został nam trakt trendowatych, żeby zdobyć ostatniego pupila i to od poniedziałkowego, więc koniecznie musimy tutaj na niego trafić. Niestety nie ma tutaj. To chodźmy na razie na pogórze cienistej skały, pomińmy. Koniecznie dzisiaj musimy to zrobić. No mam nadzieję, że się uda. Niestety nadal nie ma tutaj naszego celu. Dobra, to chodźmy tutaj w takim razie, pomijmy. Dobra, może teraz się uda. Góry Konkowe, Górśnogrodu. Niestety nie. Bardzo niedobrze, spróbujmy jeszcze. Może teraz się uda, uwaga. Może teraz będzie, po górze cienistej skały. Aż zapomniałem, co to było. To niestety czasami bywam taki troszeczkę trakt trendowatych. Musimy trakt trendowatych znaleźć. Niestety i tym razem nie ma traktu trendowatego. No nic, zostało mi jeszcze jakieś 2 godziny do końca dnia w grze, więc mam nadzieję, że do tego czasu uda mi się na ten trakt trendowatych trafić. Jest to jedyny sposób, żeby dzisiaj zdobyć tego pupila, więc warto, jeśli jest dzisiaj poniedziałek, to warto to wykorzystać. A tymczasem może sobie tutaj gdzieś pójdziemy już, żeby ten czas sobie już tutaj pomału nam leciał. Wydaje mi się, że to będzie idealne. No i wróćmy do naszych pupili. Ogień został już maksymalnie nakarmiony, aczkolwiek ma tutaj do pokonania, może po kolei w takim razie, żeby nie było zamieszania. Jako mój 21 level zębika ma do pokonania 18-levelowego dynię, potwora pupila dynię, to spróbujmy go pokonać. Powinno nam się udać, z tego co widzę, to nie za pierwszym razem może. Ja pierniczę, to chyba będzie trudniejsze niż mogło mi się wydawać. I mamy też tutaj przeciwnika mrok, level 29, więc też będzie ciężko, ale dobra, jeszcze raz, spróbujmy pokonać tutaj pupila tego. Patrzcie, mam 18, mój jest pi level, mój ziomek ma 21 level, nie może sobie poradzić z 18-levelowcem. No! Dałeś radę, już naprawdę zaczynałem w ciebie wątpić. Można go znaleźć na moczarach Mary w godzinie duchów, czyli od północy do pierwszej w nocy. Czyli krótko mówiąc, jeśli dzisiaj długo nie będę spać, to być może uda mi się go zdobyć. Dobra, i tutaj mam już kolejnego przeciwnika na poziomie 22. Teoretycznie mógłbym spróbować go pokonać, bo mam 22 poziom, więc spróbujmy go jeszcze pokonać dzisiaj, ale już widzę, że to będzie ciężkie, że raczej nie dam rady, więc niestety na razie sobie odpuszczamy. Chodźmy do światła. Tutaj raczej nie ma co próbować. Nasz przeciwnik ma 18 level, my mamy 17, więc sobie odpuśćmy.
Tutaj natomiast myślę, że jak najbardziej mamy dużą szansę na zwycięstwo. Ponikon nasz ma 26 level, a będziemy walczyć z małpą 22 levela, więc jak najbardziej jest to możliwe, więc do dzieła. Spróbujmy pokonać tą go groźnego Kimpansa. Uwaga, o, prawie go pokonaliśmy, czyli powinno się udać teraz, uwaga. No, mało brakowało. I teraz, ach, mało brakuje, dawaj, teraz się uda. Tak mało brakuje, co nie? A, jak mało brakuje, dawaj, dasz radę. A, no patrzcie, tam jednego ciosu praktycznie, co nie? Jednego ciosu. Coś czuję, że w dzisiejszym odcinku wydam dużo grzybków, co nie? Ze względu na te walki. A już tych grzybków mi dużo nie zostało. No patrzcie, coraz gorzej mi idzie, jakby mój ten się zmęczył, co nie? Na początku tak mało zostało, a teraz? Znowu to samo. No come on, dasz radę. Nie no, chyba nie da rady jednak. Pomimo tak dużego levelu? Nie dam rady chyba, po prostu w świecie chyba nie dam rady. Dobra, ostatnie podejście, jak teraz się nie uda, to naprawdę sobie odpuszczamy, bo to nie ma sensu, to jest jak walka z wiatrakami, a nie ma, jak nie ma sensu walczyć z wiatrakami, zobaczymy. Oj, oj, oj. Nie ma co. Dobra, Kimpansa nie pokonamy. Dobra, lecimy ogień. Tutaj już mamy szansę pokonać naszego przeciwnika. To jest ogniokrzew. Zobaczymy, jak sobie poradzi nasz zwiadowca z ogniokrzewem. Jesteśmy niby zwiadowcą, no i sobie nie poradził. Spróbujmy jeszcze raz. I tym razem sobie tym bardziej sobie nie poradził. Spróbujmy jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujmy. O, już było lepiej troszeczkę. Spróbujmy teraz. Trochę też lepiej, ale nadal nie za dobrze. Znowu tak samo nie za dobrze. I znowu tak samo nie za dobrze. I no, było już blisko. Może się uda go pokonać, co nie? Jest duża szansa, że pokona nasz Jest duża szansa, że nasz Hope pokona tego przeciwnika, ale jest też duża szansa, że nie da rady. No come on! Te pupile to są chyba upośledzone, tak coś zaczynam pomału uważać. Bo pomimo swojej przewagi levelowej nie mogą pokonać. Dobra, chyba to się jednak nie uda. Dobra, to może ty chociaż w wszechpotężny krok się pokonasz tego mało potężnego ślimaka. Sprawdźmy to, czy ty krok się pokonasz tego ślimaka. Może tobie się chociaż uda, co nie? Ale też zaczynam w to pomału wątpić. No, Kroksie, chociaż ty mnie nie zawiodłeś. Doskonale. Można go znaleźć w Torkową Noc w Górach Koronkowych. Dobrze się składa, bo jutro mamy wtorek. W jesienną tego nic tak byśmy nie zdobyli. W jesienne dni też byśmy go nie zdobyli. I w soboty, można go znaleźć w soboty. Więc tak się dobrze składa właściwie, bo jutro będzie we wtorek, więc we wtorek będziemy mogli zdobyć Nie tylko tego pupila właściwie. No dobra, w kwestii pupili już mi się wydaje, że nie ma co ciągnąć. Jeszcze tu mamy jedną taką potyczkę, gdyż mamy przeciwników. I pierwszy przeciwnik to jest mrok, poziom 29. Czyli mamy mrok, poziom 29. I ma 4 pupile, czyli prawdopodobnie tak samo jak ja. 29 odjąć tych 3 pupili, to znaczy, że tego zębika ma na poziomie 28, 27, 26, więc to jest dosyć potężny potwór. Natomiast mamy 26 też naszego przyjaciela na w ziemi. I możemy zrobić tak, albo zaryzykować go już teraz zaatakować, albo na przykład spróbować zdobyć jeszcze 2 owoce do naszego ponikona, te zielone. I jeśli zdobylibyśmy te owoce, to wtedy nasz ponikon byłby o level wyższy. No ale mimo wszystko spróbujmy ten mrok pokonać. Może się uda, mamy jednego plus pupila, więc może się udać. Spróbujmy. I udało się. Było ryzyko, ale się nam udało pięknie. Mrok. I teraz mamy łączny poziom 43. Niestety nie mamy szans z tym przeciwnikiem, dlatego zaatakujemy go najsłabszym naszym pupilem, czyli z pupilem światła. Potem mamy pupile 27, już tutaj mamy szansę pokonać go, więc zaatakujemy go wodą, powinno się udać i udało się. Potem jest mrok 19, więc go bez trudu pokonamy nawet ogniem, więc zaatakujemy go ogniem. I na końcu mamy mrok level 33, niestety mój mrok jest dużo mniejszy, więc nawet nie będę próbować, bo po prostu wiem doskonale, że nie mam żadnych szans, no chyba, że osoba, która tutaj inwestowała, zainwestowała w jakoś najsłabsze pupile i to tak jakoś dziwnie. Ale jest naprawdę na to bardzo mała szansa, więc chyba raczej nawet nie będziemy próbować, a może później nie będziemy wydawać grzybka, żeby spróbować, o w ten sposób. No i w kwestii tutaj już tak mi się wydaje, w kwestii pupili to byłoby tyle. Czy coś jeszcze chcę wam pokazać? Wydaje mi się, że w gruncie rzeczy to już tyle. Jeszcze zobaczmy może, czy tutaj trafimy na ten trak trendowatych. Niestety nadal go nie ma. No nic, będę w takim razie próbować dalej. Do areny oczywiście regularnie chodzę.
Dobra, zaatakujmy typiarza. Myk. A baczcie, mam już klaser postaci na 49%, na prawie 50%. Jest to bardzo ładny wynik. Czy coś tutaj chcę jeszcze zrobić? Tak, myślę, że chciałem jeszcze kilka rzeczy zrobić. Chciałem zainwestować w niektóre łańcuszki i w niektóre rzeczy. Co było takiego fajnego tutaj? To nie. Ta rękawica była bardzo fajna. Zobaczcie, że ona ma plus 49 do zręczności, jest naprawdę fajna. Tylko będziemy musieli się udać na pewno do kowala, żeby zrobić sobie miejsce na klejnot. Bo tutaj inteligencja, no ma dużo więcej inteligencji, więc miejsce na klejnot sobie zróbmy, wymieńmy to i włóżmy sobie tutaj ten fajny klejnocik. O, teraz to są o wiele lepsze rękawice. Oprócz tego ten naszyjnik też jest troszeczkę lepszy z tego co widzimy. Ma więcej inteligencji domyślnie. Plus miejsce na klejnot. Wydaje mi się, że ten klejnot jest lepszy, więc odzyskajmy klejnot sobie. I też tutaj włóżmy klejnot. I teraz jesteśmy chyba troszeczkę potężniejszy. Zobaczmy, czy coś jeszcze fajnego. Tu są artefakty. Je zostawiam do wrzucenia do publicznej toalety. O, to jeszcze jest lepsze z tego co widzimy. Jest dużo lepsze. Będziemy musieli sobie zrobić miejsce na klejnot, oczywiście. To sobie zróbmy miejsce na klejnot, tak. Zróbmy, to jest artefakt, więc nie chcę z tego za bardzo odzyskiwać przedmiotów, więc odzyskajmy sobie z tych rękawic przedmiot, odzyskaj klejnot. I sobie włóżmy do tego klejnot. O, i to jest troszeczkę lepszy. Oczywiście klejnot też mógł być lepszy, bo widzimy, że tutaj są już klejnoty, które dają plus 48, a ten klejnot daje tylko 111, więc będę musiał troszeczkę poszukać lepszych przedmiotów. Tak czy siak, z całą pewnością jestem zadowolony z tych zmian, bo teraz jestem troszeczkę potężniejszy i w tym stanie, chodźmy jeszcze pójść, może jakieś pokonać tutaj wielkie, a nie, albo nie, wiecie co jeszcze zrobię, zapomniałem, że kowal ma coś takiego, że wiecie, można ulepszać, więc wykorzystajmy to, poulepszajmy jakieś tam drobne przedmioty za tą w miarę tanią stawkę, bo wiecie, mamy możliwość ulepszenia, więc żal byłoby z tego nie skorzystać. Dobra, idealnie, tam minimalne ulepszenia, zawsze lepsze to niż nic. I teraz idziemy sobie elegancko tutaj powalczyć. Na początku zrobimy portal do piekła akt pierwszy, próbujemy go trochę pobić. Trochę słabo, w ogóle coś zajrzę. Dobra, jest wszystko ok. Ale spróbujmy strumień lawy ukończyć, może akurat się uda. No dawajcie, strumień lawy, no ja sobie tak widzę, że strumień lawy, no nie ma bata, musimy ten strumień lawy pokonać, to nie, to jest duch wulkanu. Musi być zostać pokonany. Dawaj, dasz radę, Bladuszu. Dasz radę, jesteś naprawdę bliski pokonania ducha wulkanu. Zwłaszcza, że już wcześniej go prawie pokonywałeś. Patrzcie, jak mi zawsze mało brakuje, co nie? Zawsze tak mało. A, tak minimalnie brakuje, żeby pokonać ducha wulkanu. Yes! Udało się! Pokonaliśmy go. Pięknie, 111 level i pięknie, mamy nowy szalik, który ma dużo wytrzymałości, aczkolwiek inteligencji może nie ma tak dużo, ale jest artefaktem i on na pewno nam się przyda. Poza tym mamy pozdrowienie od kolejnych osób, od Dziękowski, pozdro YouTube, Adolfa mamy pozdro, Gawrona X też mamy pozdro i jest napisane, że Blady ukończył poziom 10, strumień lawy, jestem mega zadowolony. Nie kończymy na tym, idziemy do świątyni zimnej krwi. Próbujemy się pokonać tutaj piekielnego obcego. Może też się uda. Już mamy dobry dzień mamy, więc lecimy z tym cykorem. Prawie go pokonaliśmy. Zobaczcie jak mało. Ja liczę, że go pokonamy. Liczę, że się uda. Dawajcie. Już i tak dzisiaj dużo grzybków wydałem, więc jak wydamy troszeczkę więcej, to już mi nie zaszkodzi. Dawaj go. Dawaj go, niszcz. Ja, widzieliście jak mało zostało? A pierniczak mało zostało. Come on, dawaj. A jak mało znowu. Chcę go pokonać, dawaj, teraz dasz radę. Dasz radę, dawaj, Bladuszu. Ja pierniczę, jak dużo pieniędzy wydam. Patrzcie, jak zawsze tak mało. Nie wiem, czy dam radę, szczerze mówiąc. Zaczynam w to wątpić. Już miałem tak dużo prób i cały czas go nie pokonałem. Miałem więcej prób niż pupilami. Yes! I się udało. Po prostu musiałem spróbować i się udało. Pokonaliśmy kolejny poziom w świątyni zimnej krwi. Wydaliśmy mnóstwo grzybków, ale udało się. Jestem zadowolony. Na końcu jeszcze możemy pójść do doktora Buwu, ale to już zrobię poza odcinkiem, nie ma sensu. Dobra, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek.
Mam nadzieję, że wam się podobał, że był bardzo emocjonujący, że dowiedzieliście się dużo rzeczy, dowiedzieliście się, jak działa kibelek. Sam do końca nie wiem, jeśli coś przekręciłem, jeśli coś źle powiedziałem, możecie zwrócić mi uwagę. Najwyżej w następnym odcinku zrobimy małą poprawkę, bo dla mnie cały czas, mimo że już to grałem kiedyś, to dowiaduję się cały czas kolejnych rzeczy, o których wcześniej nie zdawałem sobie sprawy. Wcześniej aż tak bardzo się nie wkręciłem w tą grę i grałem zbyt pobieżnie. Teraz się już coraz więcej angażuję, dzięki temu dowiaduję się coraz więcej rzeczy. Dowiaduję się m.in. właśnie jak działa kibelek, że jest jednak ważny i jak w niego inwestować. Jak inwestować w pupile i tak dalej. Jedynie czego nie wiem, to wiem, że doktor ten Abuwu w pewnym momencie będzie miał lepsze koło i nie wiem, chyba to w misji można wygrać, bo wydaje mi się, że w gabinecie magii chyba tego kupić nie można. Aczkolwiek nie mam takiej stuprocentowej pewności. Swoją drogą możemy kupić za to takie pomijacze czasu. Ja o tym całkowicie zapomniałem, o tych pomijaczach czasu. I czasami możemy kupić jakieś fajne itemki tak swoją drogą. O, te pomijacze czasu, no właśnie, o tym też zapomniałem. Tak samo w zbrojowni też można czasami kupić jakieś legendarne itemki, co nie? Co prawda, na przykład takie obrażenie, zobaczcie na to, jak to dużo obrażeń zwiększy, tam inteligencja mega na minusie. Ale można tutaj znaleźć naprawdę bardzo fajne itemki, ale to chyba trzeba czekać na tak zwany epicki tydzień, wtedy można znaleźć o wiele lepsze itemki. I jak dzisiaj się też dowiedzieliście... O kurde, to jest niezłe nawet. I jak też dzisiaj się dowiedzieliście, czym większa aura kibelka, tym lepsze itemki w sklepie, więc o tym akurat nie wiedziałem. Teraz już wiem, że naprawdę warto inwestować w ten kibelek. No dobra, i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Już nie będziemy przedłużać, bo nie ma sensu. Mam nadzieję, że się dużo dowiedzieliście, że się dobrze bawiliście. I zapraszam do kolejnych odcineczków oraz do grania. Link do gry w opisie. Elo, elo!